Pan wspomina o spotkaniu z sołtysami i jestem tutaj winien przekazania dwóch uwag naszych sołtysów jaraczewskich w stosunku do tego spotkania. Pierwsza uwaga to taka, że nasi sołtysi, no, jadąc na to spotkanie, liczyli na jakąś taką wiążącą dyskusję z panem starostą. Jednakowoż, no i przygotowali się odpowiednio, usiedli w pierwszych rzędach. Jaraczewscy radni chcieli się zgłosić, chcieli podyskutować na tej sali. No tu się to nie udało, bo program był tak przewidziany, że pierwsze, no to było takie krótkie wystąpienie pana starosty z tego, co mi przekazano. Następnie były takie szkoleniowe pogadanki typu POW, typu obszary szczególnie narażone, to typu rolnicze rzeczy. I to oni już słyszeli, jak mi przekazali kilka razy już na terenie gminy. I oni przede wszystkim jechali po to, żeby podyskutować. I nie było możliwości, prawda, tej dyskusji, nie było możliwości wniesienia swoich uwag do powiatu. No i tej dyskusji wierzą, że nie było. Ja mi wierzę, że nie mieli szans. No i druga sprawa, którą mi też przekazali, bo jak wiemy, u nas na wsiach działają różne organizacje, rady sołeckie i zawsze rady sołeckie, i koła gospodyń, i różne organizacje, i harcerze, i przeróżne inne zwracają się z prośbą o dotację i pomoc w organizacji różnych imprez do banku spółdzielczego. Tymczasem nasi sołtysi, prawda, z zaskoczeniem zauważyli, że tam się promował na przykład bank, chyba PGR, gospodarki żywnościowej, dobrze mówię. Natomiast liczyli na to, że też zostanie tam dopuszczony bank spółdzielczy, z którym są najbardziej związani, który są członkami, udziałowcami. I w związku z tym sąd mają pewien niedosyt co do tutaj wyboru tej promocji przez bank właśnie gospodarki żywnościowej. A tym bardziej ja to zauważyłem w tej chwili w naszych materiałach, że jeśli jakaś bieda w powiecie, to zwracamy się również do banku spółdzielczego, bo na przykład zaciąganie kolejnego kredytu, o którym dzisiaj będziemy tutaj rozmawiać, właśnie też następuje w banku spółdzielczym, czyli promujemy inny bank, natomiast jeśli bieda, no to do banku spółdzielczego. I to jest taka uwaga naszych sołtysów, no i to po części i moja. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dziękuję bardzo.